połowie czerwca 1938 roku czołówki prasowe zajmowały informacje o wizycie ministra Becka w Tallinie, zwycięstwach oddziałów generała Franco w trakcie trwającej wojny domowej w Hiszpanii. W Krakowie witano relikwie świętego Andrzeja Boboli, a kronika sportowa informowała, że reprezentacja Czechosłowacji sensacyjnie wyeliminowała ekipę Brazylii w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. W nieco bardziej przyziemnym świecie, na podwórku lokalnym, uwadze mediów nie uszło także potworne zdarzenie w okolicach Michałkowic na Śląsku. Katolik z 17 czerwca 1938 roku informował. Na polach pomiędzy gminami Wielką Dąbrówką i Michałkowicami rozegrała się ponura tragedia małżeńska. Niejaki Andrzej Kłosy i Bernard Wójcik z Wielkiej Dąbrówki, przechodząc przez pola, zauważyli leżącą na trawie i wijącą się w boleściach kobietę, w której rozpoznali mieszkankę Michałkowic, Martę Komanderową. Kobieta, jęcząc strasznie, poczęła błagać o ratowanie życia. Oświadczyła dalej, że została otruta przez swego męża Jana Komandera. Obaj mężczyźni wzięli kobietę na ręce i odnieśli ją do komisariatu policji w Wielkiej Dąbrówce, gdzie chora złożyła ponownie zeznanie, że została otruta przez swego męża. Jan Komander pod pozorem przechadzki zwabił żonę w pola za gminą i tam siłą wlał jej w usta nieznany trujący płyn. Zbrodniarz zbiegł następnie w nieznanym kierunku, pozostawiwszy swą ofiarę na łasce losu. Komanderowa usiłowała dowlec się do pobliskiego domu. Trucizna poczęła jednak działać, tak że nieszczęśliwa kobieta padła na ziemię po przejściu kilkudziesięciu kroków, trawiona strasznymi boleściami. Na komisariacie policji Komanderowa po złożeniu zeznań straciła przytomność i po upływie kilku minut zmarła. Zwłoki na polecenie prokuratora zabezpieczono. Sekcja zwłok niewątpliwie wykaże, jakiej trucizny użył Jan Komander do zgładzenia swojej żony. Za zbrodniarzem wszczęto natychmiast pościg. Należy się spodziewać, że w najbliższych godzinach wpadnie on w ręce policji. Dochodzenia nie wykazały dotychczas, jakie było tło ponurej zbrodni. Tragedia na polach wywołała wstrząsające wrażenie w Michałkowicach i żywo jest komentowana przez tamtejszą ludność. W istocie, zainteresowanie sprawą i echa, jakimi odbiła się ona wśród społeczności, nie tylko lokalnej, sprawiły, że prasa chętnie wracała do tematu. 26 czerwca 1938 roku dziennik 7 groszy podał już nieco więcej detali dotyczących szokujących wydarzeń. Przed kilku dniami donosiliśmy o ohydnej zbrodni, której dokonał Jan Komander z Wielkiej Dąbrówki na swej żonie Marcie. Po dokonaniu mordu Komander zbiegł i ukrywał się przez jakiś czas przed policją. Obecnie, po aresztowaniu zbrodniarza, dowiadujemy się ciekawych szczegółów towarzyszących zbrodni. Komander już od dłuższego czasu nosił się z zamiarem pozbycia się żony, o czym zresztą i ona wiedziała. W czwartek po południu Komander wybrał się wraz z żoną do znajomych w Brzezinach Śląskich. Droga prowadziła przez pola. Gdy małżonkowie byli już poza domami Wielkiej Dąbrówki, w polu, Komander poczęstował żonę wódką. Kobieta jednak, przeczuwając coś złego, odmówiła mężowi przyjęcia napoju. Wówczas Komander postanowił użyć przemocy, lecz w tej chwili nadszedł jakiś mężczyzna. Udał zatem, że wraca do domu. Faktycznie jednak w ukryciu poczekał, aż niepotrzebny świadek się oddalił, po czym dogonił żonę, rzucił się na nią, powalił na ziemię i tak długo dusił ją za gardło, dopóki nie straciła przytomności. Potem mąż, potwór, wyjął z kieszeni butelkę z kwasem solnym i przemocą wlał żrący płyn nieprzytomnej kobiecie do gardła, a następnie zbiegł. Wijącą się w bólach kobietę znaleźli dwaj przechodnie, Andrzej Kłosy i Bernard Wójcik z Wielkiej Dąbrówki, którzy przenieśli ją do komisariatu policji. Tam kobieta wróciła na chwilę do przytomności i oświadczyła dyżurnemu policjantowi, że została otruta przez swego męża. Wszczęto natychmiast energiczne poszukiwania za zbiegłym zbrodniarzem, w wyniku których został on ujęty i przesłuchany.
przyznał on się do ohydnego mordu i opisał dokładnie cały jego przebieg. Mordercę przekazano do dyspozycji władz sądowych w Chorzowie. Niemal dokładnie miesiąc później, 27 lipca 1938 roku, dziennik Polonia anonsował zbliżającą się rozprawę przeciw komanderowi. Już wkrótce zasiądzie na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Chorzowie truciciel, 26-letni Jan Komander z Michałkowic, Polna 1A. Aresztowany komander nie przyznał się z początku do zarzuconego mu czynu, jednak przyparty do muru opowiedział policji z największym spokojem cały przebieg zbrodni. 31 sierpnia w Chorzowie odbyła się, oczekiwana z wielkim zainteresowaniem, sprawa żonobójcy z Michałkowic. Dość obszerne sprawozdanie, zawierające opis przebiegu wydarzeń i zarys relacji świadków, zamieścił Katolik w wydaniu z 1 września 1938 roku. Posłuchajmy. Przy wielkim zainteresowaniu publiczności odbył się w dniu wczorajszym przed pełnym wydziałem zamiejscowym Sądu Okręgowego w Chorzowie proces przeciwko 26-letniemu Janowi Komanderowi z Michałkowic, oskarżonemu o otrucie swej żony Marty. W dniu 15 czerwca roku bieżącego mieszkańcy Wielkiej Dąbrówki, Andrzej Kłosy i Bernard Wójcik, przechodząc przez pola między gminami Wielka Dąbrówka i Michałkowice, zauważyli leżącą na trawie i wijącą się w boleściach kobietę, w której rozpoznali mieszkankę Michałkowic, Martę Komanderową. Kobieta, jęcząc strasznie, błagała przechodniów o ratowanie jej życia. Obaj mężczyźni wzięli i odnieśli ją do komisariatu policji w Wielkiej Dąbrówce, gdzie chora resztkami sił rzuciła straszne oskarżenie przeciwko swemu mężowi, Janowi Komanderowi, zeznając, że została przez niego otruta. Nieszczęśliwa zeznała, że została przez męża zwabiona w pole pod pozorem przechadzki. Znalazłszy się daleko od osiedli ludzkich, rzucił się komander na swoją żonę, powalił ją na ziemię i siłą wlał jej w usta trujący płyn, po czym zbiegł, pozostawiając żonę na łasce losu. Komanderowa usiłowała dowlec się do pobliskiego domu. Trucizna zaczęła jednak działać tak, że nieszczęśliwa kobieta padła na ziemię po przejściu kilkudziesięciu kroków. Na komisariacie policji Komanderowa, po złożeniu zeznań, straciła przytomność i skonała na rękach policjantów. Zbrodniarz ukrywał się przez kilka dni przed policją. Został jednak w końcu ujęty i osadzony w więzieniu w Chorzowie. Komander początkowo nie przyznał się do otrucia żony. Wzięty jednak w krzyżowy ogień pytań załamał się w końcu i wyśpiewał wszystko. Zbrodniarz zeznał, że krytycznego dnia wyprowadził żonę za wioskę, gdzie rzucił się na nią i zaczął ją dusić. A kiedy żona straciła przytomność, wlał jej przemocą do gardła większą ilość kwasu solnego. Po dokonanym czynie zbrodniarz pozostawił żonę na miejscu, a sam udał się do domu i położył się spać. Jako powód dokonania zabójstwa podał komander chęć pozbycia się swej żony i zaślubienia kochanki, niejakiej Jadwigi Sterczykównej. Policja wszczęła równocześnie dochodzenia przeciwko kochance zbrodniarza o podżeganie do zabójstwa. Dochodzenia te dały jednak wynik negatywny. Przesłuchani przez policję jako świadkowie Maria Boczkowska, Józef Pichura, Elżbieta Stobrawa i Elfreda Guzy zeznali, że komander obchodził się z żoną źle, bijąc ją i maltretując. Z zeznań tych świadków wynikało, że świętej pamięci Komanderowa, mimo swej niedoli, nie nosiła się z zamiarem popełnienia samobójstwa. W czasie rozprawy komander nie przyznał się do zbrodni. Świadkowie złożyli jednak zeznania, które zbrodniarza bardzo obciążyły. Prokurator w przemówieniu swym domagał się wyroku skazującego komandera na śmierć. Po przemówieniu stron Trybunał wydał wyrok skazujący Jana Komandera na karę więzienia przez 15 lat i 10 lat utraty praw obywatelskich i honorowych. Ogłoszony wyrok bynajmniej nie zakończył sprawy. Już 3 dni po cytowanym wyżej materiale Polonii, Gazeta Robotnicza, datowana na 4 września 1938 roku, pisała:
Donosiliśmy już o wyniku procesu komandera z Michałkowic, który zamordował swoją żonę na polach Wielkiej Dąbrówki, wlewając żonie w usta większą ilość kwasu solnego. Komander został zasądzony na 15 lat więzienia. Prokurator dr Kuczkowski, który domagał się kary śmierci dla oskarżonego, zgłosił apelację przeciw wyrokowi. Proces odbędzie się jeszcze raz przed sądem apelacyjnym. Warto nadmienić, że komander także złożył apelację od wyroku. Motywacje obu stron były rzecz jasna skrajnie odmienne. Wspomniana wyżej Gazeta Robotnicza z 10 listopada 1938 roku tak relacjonowała przebieg rozprawy apelacyjnej. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odpowiadał 26-letni Jan Komander z Michałkowic, który w dniu 15 czerwca bieżącego roku zamordował swoją o 8 lat starszą od niego żonę Martę na drodze polnej pomiędzy Michałkowicami a Brzezinami Śląskimi. Komander wypierał się winy, ale sąd uznał ją w pełni za udowodnioną i skazał go w pierwszej instancji na karę 15 lat więzienia. Prokurator domagał się obecnie podwyższenia tej kary i w wyniku rozprawy sąd skazał komandera na karę dożywotniego więzienia.